Takže dneska první zápas na Cejdlu jsme vyhráli celkem o dost, zápas mě bavil, hráli jsme dobře, všichni si zahráli a všichni dali i body, takže rozhodně jsme odehráli dobrý výkon. Od začátku jsme to měli pod kontrolou a těším se na další zápasy. Jo, jak dneska řekl, velice dobrý zápas, můžu zhodnotit velice kladně, všech 12 hráčů se dostalo do utkání, hráli jsme v dobrém tempu, ale je potřeba se furt dál zlepšovat a to nás musí provázet v dalších zápasech. To mecz ogólnie bardzo mi się podobał. Niecodziennie się wyjeżdża na takie turnieje, kiedy można zagrać z kimś spoza Polski. Więc osobiście bardzo mi się podobało. Uważam, że zabrakło nam trochę obrony, więc musimy to poświęcić na ten mecz. No, sroga lekcja koszykówki. Natomiast, tak jak Szymon mówi, pomimo wyniku, to myślę, że mogło się to podobać o tyle, że mogliśmy dużo wyjąć dla siebie rzeczy z takiego meczu, bo nie mamy na co dzień możliwości rywalizować na takim poziomie z takimi drużynami, więc pomimo wyniku uważam, że to było bardzo, bardzo cenne doświadczenie dla nas i oby więcej takich meczy i na pewno z każdym